Jestem Wiktor Stadniczenko. Chciałem zacząć, że przede wszystkim od marzeń, że jestem osobą, która tutaj stoi przed wami i najlepszym przykładem na to, że warto wierzyć w marzenia, które się spełniają. Nawet te najbardziej niewinne albo te takie odległe, jakim było moim marzeniem 18 lat temu, w 2001 roku, kiedy miałem tylko niespełna 11 lat i marzyłem właśnie, aby dostać albo wziąć udział w takim formacie, jakim jest Dom Wielkiego Brata. Zrobiłem troszeczkę też konia Łukasza tym, że tak naprawdę wspinał się i mówił mi, jak będzie, jak mam mówić. Tak naprawdę ja po prostu bez przygotowań pojechałem po swojemu na spontanie. Byłem tak naprawdę w tym wszystkim autentyczny, ale z dystansem, gdzie jakoś bawiłem się tak tym wszystkim naprawdę. I dlatego jeszcze raz podkreślam, jakkolwiek wygląda mój obrazek czy okładka, była to okładka osoby pewnej siebie, dążącej do celu i konsekwentnej. To dlatego ja powinienem wygrać ten program. I tyle. Wiktorze, zostań, zostań. Przechodzimy do pytań. Podejście po trupach do celu pasuje do ciebie, czy nie? Biorę konsekwentnie i po trupach do celu udział w czymś takim i udaje się. Jestem tu, gdzie jestem, więc jestem z siebie dumny i myślę, że niczego sobie nie jestem w stanie zarzucić. Oczywiście wszyscy popełniamy błędy. Biorę na klatę wiele błędów, jakie popełniłem, narozrabiałem, mówiłem to. Ale gdybym nie narozrabiał, nie byłoby również tego tutaj, ani tej osoby tutaj stojącej. Widziałam, że Wiktor był zestresowany jak na Wiktora, ale poradził sobie świetnie, bo powiedział bardzo fajną wypowiedź o sobie, szczerą. Powiedział o swojej taktyce. Uważam, że ta wypowiedź była składna, przejrzysta, szczera. No i taka w stylu Wiktora.